Ja też to jest. 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 Ja też to jest.
Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom mówiąc: jeście i jeście, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i dzięki uczyniwszy dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew mojego przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy być będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie, Święty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, kapłanem na wieki, alleluja. Na podobieństwo Melchizedeka, alleluja. Modlimy się. Boże, który dla chwały swojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym kapłanem, spraw, aby na całym świecie składano Tobie jego ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
czasie, gdy wielka rzesza była z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają nic do jedzenia. A jeśli puszczę zgłodniałych do domu, ustaną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli mu uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I rozkazał ludowi usiąść na ziemi, a wziąwszy te 7 chlebów, dzięki uczynił, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali ludowi. Mieli też kilka rybek. Odmówił błogosławieństwo nad nimi i polecił je również rozdać. Jedli, nasycili się, a pozostałych łąków zebrali 7 koszów. Było zaś tych, którzy jedli, około 4000. Potem ich odprawił. Odpowietrza głodu ognia i wojny. Thank you.
Pana z wami i duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Otóż usty posłał swego sługę i powiedział do proszę, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy wszyscy zaczęli się jednomyślnie wymawiać i jeszcze każę mu powiedzieć, kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć je. Proszę się mnie i mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzecz, kupiłem pić starą wołą, mnie nie wychowałam. Proszę się mnie nie za wyłudzionego. Jeszcze inny rzecz, odrodziłem się i dlatego pięknie małem. Druga to drugi.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem krzewem winnym, wy zaś latorą ślami. Rotwa we mnie, a w nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, co nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i usnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje wam, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Ojciec mój przez to będzie uwielbiony, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. By grzesznik Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. By grzesznik Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. By grzesznik Ciebie Boga prosimy, chlebie żywa, żywy dający życie wieczne. Sprawa wykryta, co Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc dający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Tego jej będzie babula jeszcze smażuje z nim, jej nie. Thank you.
stronę, prędzej trochę. Dobrze, teraz zatrzymujemy.